dzisiaj neutralizujemy minę morską pochodzenia niemieckiego z okresu II wojny światowej. Biorą w tym udział przede wszystkim siły 8 Flotylii Obrony Wybrzeża, okręty, niszczyciele min z 13 Dywizjonu Trałowców oraz niezastąpieni nurkowie minerzy, którzy fizycznie wykonują tę pracę neutralizacji. Bardzo podobna akcja z tymi samymi obiektami miała miejsce w październiku 2018 roku. Również nurkowie minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców zneutralizowali wtedy 3 niemieckie miny typu GC, takie jak dzisiaj. Zawsze każdy tego typu obiekt należy traktować z ostrożnością, jest bardzo niebezpieczny. Należy przypominać o tym, że mówimy tutaj o ponad 700 kg materiału wybuchowego, o podwyższonej sile działania. Jest to ekwiwalent około tony trotylu, także obiekt bardzo niebezpieczny, ale zajmują się tu najlepsi specjaliści, ludzie wyszkoleni do tego typu zadań i doskonale przygotowani.